Każdy potrzebuje trochę wolnego czasu. Jest on niezbędny do regeneracji sił, dając też okazję do przemyśleń i obiektywizacji stanowiska w różnych kwestiach. Skorzystałem z tej możliwości na autostradzie A2, kiedy jadący tuż przede mną kierowca postanowił wyprzedzić 5 tirów w zwartej grupie. Dysponował pojazdem rocznik 82 z karoserią w odmianie żywa torpeda koloru rdzawo nieokreślonego. Pod jego maską dawał upust swojej spektakularnej mocy silnik 0.9 w wersji siwy dym, czyli po przeróbce na LPG. Na tylnej szybie, której zablokowana wycieraczka nie przecierała od czasu pierwszych wolnych wyborów do Sejmu i Senatu, można było dostrzec spłowiałą nalepkę z otwierającym pole do spekulacji napisem „Wąchaj mi rurę”. Proces wyprzedzania trwał od zjazdu na Błonie do zjazdu na Grójec. Potrwałby zapewne do Strykowa, gdyby kierowca pierwszego tira nie ulitował się nad losem 20-kilometrowej kolejki samochodów, która utworzyła się za tak dynamicznie jadącą formacją, zwalniając o 5 km na godzinę. Wprawdzie A2 nosi nazwę Autostrady Wolności, ale nie ma co przesadzać z dosłownością. Spożytkowałem cały ten wolny czas na rozmyślaniu o ludzkiej naturze w kontekście uwięzienia pomiędzy międzynarodową grupą 5 tirów, sznurem trąbiących i mrugających światłami pojazdów z tyłu i pasem grząskiej, pokrytej gdzieniegdzie śniegiem zieleni po lewej. Gdy wyprzedzanie w wykonaniu nieszczelnej kuchenki gazowej na kołach zakończyło się szczęśliwie i bez niepotrzebnych ofiar, na drodze pojawił się samochód dostawczy w stylistyce vintage, który zaprezentował ten sam odważny manewr w odniesieniu do kolejnych 3 tirów. I znów była okazja do dalszych przemyśleń, więc zacząłem się zastanawiać nad fenomenem powtarzalności. A nic go lepiej nie oddaje niż efekt delay. Delay. Jest w nim coś z hipnozy i transowości. O ile pogłos bardzo dobrze prezentuje stan tu i teraz, o tyle echo jest projekcją przyszłości na bazie teraźniejszości. Rytmiczne, zanikające powtórki fragmentu dźwięku potrafią nas zauroczyć i brzmią wręcz magicznie. Choć jest to efekt, który znamy z otaczającego nas świata, ale w przeciwieństwie do pogłosu nie jest on wszechobecny, a przez to niemal zawsze fascynuje. Kojarzy się z otwartą przestrzenią, ścianą lasu, górami, jaskinią czy wnętrzem jakiejś głębokiej studni. I każdy jest inny, metaliczny, stłumiony, rozproszony czy wręcz identyczny z brzmieniem źródła dźwięku. Takie miejsca jak Echo Cave w Limpopo, południowa Afryka, Indian Echo Caverns w Hamelstone, USA, przyciągają turystów z całego świata, chcących podziwiać cuda natury i usłyszeć intrygujące brzmienie powtórek swojego głosu, często wzmocnione przez kolejne odbicia. Ale my nie musimy wyjeżdżać aż do południowej Afryki czy do Indii, by uzyskać podobny efekt. Wystarczy nam program DAW i dobrej klasy wtyczka typu delay. Wprawdzie efekt echa został już ograny do nieprzytomności w setkach tysięcy utworów, ale umiejętnie użyty wciąż pozostaje jednym z najbardziej kreatywnych narzędzi, pozwalających uzyskać specyficzny klimat. W naturze człowieka jest coś z inżyniera Mamonia i lubimy te melodie, które już kiedyś słyszeliśmy. Echo ma w sobie ten właśnie atawistyczny element, choć warto zadbać o to, by czymś nas także zaskoczyło. W przeciwnym razie będzie tylko zwykłym, oklepanym delayem. Ogłoszenia i komunikaty. Kobza i Dudy z poprzedniego felietonu. Czy ja gdzieś wyraźnie stwierdziłem, że ten instrument, który pojawił się na filmie, to kobza? Nie, po prostu większość protestujących w tej sprawie osób uznała, że skoro pokazał się klip z dudziarzem, a ja wcześniej mówiłem o kobzie, to nie do końca wiem, co to jest za instrument. Zwróćcie uwagę, jak łatwo można dokonać manipulacji.
Dziękuję też za wszystkie dotychczasowe komentarze i subskrypcje. Sprawiają one, że wstaję rano z głową pełną nowych pomysłów i jeszcze większą motywacją do pracy. Życzę miłej reszty niedzieli i całego nadchodzącego tygodnia, a także tego, aby trzymać się zera decybeli. PL